napisane w liście Jakuba, że ten, kto prosi, niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr, tu i tam miotanej. Przeto niech nim nie ma taki człowiek, że coś od Boga otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. Powątpiewanie, niedowiarstwo, jakkolwiek to się zwie, to jest element rozerwania wewnętrznego. Człowiek w środku jest rozerwany. Ale on jest rozerwany z jednego powodu, bo pozwolił, żeby coś go rozerwało. Wpuścił do środka myśli inne niż myśli wiary. Coś wpuścił i to mu rozerwało duszę na pół. I człowiek taki jest chwiejny, jak rozcięty. Wiara musi wypełniać całe wasze dusze. Myśli o wierze muszą być jedynymi myślami w waszych duszach. Nie może tam być najdrobniejszego elementu, który przeczy tym myślom. Ten najdrobniejszy element, ten mały element, wcześniej czy później doprowadzi do rozdarcia wewnętrznego. Jakub to wiedział, nie był psychologiem. Rozumiecie? Był człowiekiem modlitwy. Człowiekiem modlitwy. Nazywano go wielbłądem. Taki miał pseudonim. Bo miał takie grube narośla na kolanach od klęczenia. Taki był Jakub. To człowiek modlitwy. I ten człowiek wiedział, czym jest wiara. A rozumiecie? On wiedział, że nie można wpuścić do środka, do siebie najdrobniejszego elementu niewiary. Wiecie, kim był? Był bratem Jezusa. Kiedy znaleziono jego grób, było napisane Jakub, syn Józefa, brat pański. Dlaczego Jakub taki był? Bo on wiedział, czym jest zwątpienie. Lata wątpił w swojego brata Jeszuę. Przez lata wątpił. Przez lata odwodził go od tego, co Jeszuła miał robić. Rozumiecie? Przez lata wątpił w powołanie swojego rodzonego brata. Rozumiecie? Przez lata to podważał. Ale potem się nawrócił. I stał się filarem Kościoła Jerozolimskiego razem z Janem i z Piotrem. I on mówi tutaj, że człowiek, który wątpi, i on wie, co to jest wątpić, bo on wątpił, ma rozerwaną duszę. I on wie, co mówi, bo taką duszę miał rozerwaną. Chodził z tą rozerwaną duszą przez lata. Nie mógł się zebrać do kupy. Patrzył na swojego brata Jezusa i uznawał go za szaleńca w swoim sercu. Z jednej strony widział świadectwa, z drugiej strony myśli, które go torpedowały, były zupełnie przeciwne temu. Miał rozerwaną duszę. I on o tym tu pisze. To jest jego doświadczenie. Niedowiarstwo rozrywa duszę na pół. Niedowiarstwo to nie jest mała rzecz. Niedowiarstwo to nie jest maleńki, słodziutki cukierek pozwalający na to, żeby się roztkliwić troszkę nad sobą. Niedowiarstwo jest zabójcze.
Jak będziesz się dzisiaj modlił, to uznaj to za wroga. I powiedz, Boże mój, nigdy nie pozwolę, żeby moja dusza była rozerwana na pół. Nie będę wpuszczał do mojej głowy ani jednej myśli, która przeczy Twoim prawdom. Będę wierzył do końca. Nigdy się nie wycofam. Nigdy. Powiedz, Boże, ogłaszam nad sobą wytrwałość, którą miał święty Jakub. Wytrwałość, o której on pisał w swoim liście. Powiedz, Boże mój, nigdy ze mnie nie wycieknie ani odrobina wiary. Nigdy to ze mnie nie wycieknie. Nigdy. Będę myślał w wierze. Będę działał w wierze. Nigdy nie rozerwie mi się dusza na pół. Nigdy. Módl się tak do Niego. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ty, który dajesz nam słowo prawdy, wskazujesz nam kierunek. Pokazujesz nie tylko jak myśleć, ale jak stosować to myślenie. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Uwielbiamy Cię, Król. Jedyny, wielki, potężny. Wzywamy Twojego imienia, Jezus, nad dzisiejszym spotkaniem. Nad każdym z nas. Czcimy Ciebie, nasz Panie. Jezus, jesteś Bogiem. Ty jesteś Bogiem. Ogłaszamy Twoje bóstwo tutaj. Twoje bóstwo. Jezus. Halleluja. Niech każda dusza będzie skierowana na Ciebie.
Yeah.
Z tą łaską obdarza mnie wciąż.
Jahwe, broń mnie! Mój Jahwe, broń mnie! Wejdź w siebie, zobacz, gdzie masz jeszcze alternatywy jakieś inne. Powiedz Boże, pokaż mi, jeśli ja nie widzę, to pokaż mi Duchu Święty. Pokazuj mi wszystkie alternatywy, które są w moim życiu. Chcę się ich pozbywać, nie chcę ich mieć. Nie chcę ich mieć, nie chcę ich mieć, nie chcę ich mieć. Chcę wierzyć, że Ty jesteś moim obrońcą. Thank you.
zmartwisz, to odsuń to i spójrz oczyma wiary w przyszłość. Często prosimy Boga o ulgę, a Bóg nie chce ci dać ulgi. On chce zapalić twoje ręce do boju. Alleluja. On chce zapalić twoje ręce do boju. On chce zapalić twoje usta do gorliwej modlitwy. Alleluja. Ale Kościół się przyzwyczaił. Zbaw mnie, ukój mnie, przyjmij mnie, pobłaść mnie, potrap mnie, daj mi ulgę. A co ty dasz? A co ty mi dasz? Zapal swoje ciało do modlitwy. Zapal swoje ciało do modlitwy. Odsuń od siebie wszelkiego rodzaju zmartwienie i troskę. To trucizna, to gwałt na twoją duszę. Troska i zmartwienie to gwałt na naszą duszę. To trucizna. Odsuń tą truciznę od siebie. Sakularama masę gerena masa. O lelelela basa, kalara basa, to lorum się gerena se. O robosto kolorona basa, to lorum masa. Ojcze, my ogłaszamy, że Kościół jest wolny od wszelkiej klamki i od wszelkiego zmartwienia, ponieważ Ty na krzyżu Golgoty pokonałeś to wszystko. Maka, para, masa, kolorum, to lorum masa. Ojcze, my nie będziemy się martwić, my nie będziemy się troskać, nawet o to, co nam się wydaje dobre. My wyrzekamy się troski, wyrzekamy się zmartwienia, nie będziemy krytyczni i nie będziemy cyniczni. Nie ma rzeczy niemożliwych.
Thank you.
strzelam to. Inaczej nie podskoczysz wyżej. To jest fikcja literacka, że kiedyś coś się wydarzy. Nic się nie wydarzy. Teraz i tu. Pociągnę jeszcze dalej do końca. Szanka czekała na samym obrębie.
Europy. Więzienny cel. Siedział zakuty w kajdany człowiek. Został pozbawiony wolności na całe życie. Zniszczono jego wieś, zamordowano, a przedtem zgwałcono jego żonę. A jemu powiedziano, że nigdy nie opuści tego miejsca. Ale on tam siedział i miał w głowie tylko jedną myśl. Nigdy nie będę niewolnikiem. Nigdy nie będę niewolnikiem. Kilka lat później zniesił najpotężniejsze powstanie tamtych czasów. Pociągnął za sobą dziesiątki tysięcy ludzi. Nazywał się Spartacus. I będąc niewolnikiem, siłą własnej woli wyzwolił się z kajdanów. Zbudował armię i przeciwstawił się najpotężniejszej armii tamtych czasów, Cesarstwu Rzymskiego. Jego ludzie wymordowali dziesiątki tysięcy rzymskich żołnierzy, mając w swoich sercach tylko jedną nadzieję. Nie pozostaniemy niewolnikami. To była ich motywacja. Nie mieli nic, żadnych szans na sukces. Stał się jednym z największych przywódców. Prosty trak. Ale miał w swoim sercu myśl o wolności. Nie znał Boga, który mieszka w tobie. On go nie znał. Nie miał odrodzonego ducha. Rozumiesz, jaka jest siła w człowieku? A cóż dopiero, gdy ów człowiek jest napędzany przez świętego ducha? Chcę, żebyś się modlił w taki sposób, jak nie modliłeś się do tej pory. Masz Boga po swojej stronie. Masz łaskę. To znaczy, że On walczy wespół z tobą. Nie możesz przegrać. Nie możesz nie osiągnąć tego, czego zechcesz. Nie możesz. Nie możesz się zgodzić na to, aby przyjąć za fakty to, co cię otacza. Nie możesz się zgodzić na to, że wokół ciebie są mury celi i ty powiesz, siedzę w celi. Nie możesz zgodzić się na to, że masz kajdany na rękach i powiesz, mam kajdany. Okej. Okej. Rozumiesz? Na to, że to, co cię otacza, cię ogranicza. Nie możesz się na to zgodzić. A wtedy Święty Duch będzie działał. Wtedy działał będzie Święty Duch, kiedy ty się na to nie zgodzisz. Na to, co cię otacza. Chcę, żebyś się nie zgodził teraz. Nie, żebyś mówił, jakoś to będzie. Na razie jest jeszcze dobrze. Nie chcę, żebyś był człowiekiem, który spada z 10 pięter i na każdej piętrze pytany, co u ciebie, mówi, na razie jest dobrze. Nie chcę, żebyś taki był. Chcę, żebyś był jak tamten człowiek,
który powiedział, nie będę niewolnikiem. I Rzym spłynął krwią. Thank you.
stało to się stylem twojego życia. Nie potrafisz tego przełamać. Jeśli troska i zmartwienie spowodowały, że stałeś się zgorzkniały i cyniczny i wszystko podważasz w swoim życiu, nawet swoje powołanie, to wyjdź do przodu, pastor się o ciebie modli. Przez moc imienia Jezus. I my dziękujemy Tobie, że dzisiaj dajesz nową perspektywę.
nową perspektywę. Patrzenia tam, gdzie wzrok nie sięga. Patrzenia w przyszłość. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Za nową perspektywę. Za nowy sposób patrzenia. Za nowy sposób widzenia. Boże, wyzwolenie ma.
pamiętam, że przez blisko miesiąc siedziałem sam w małej izolacyjnej celi w więzieniu. Codziennie rano siadałem na podłodze i patrzyłem w jedno miejsce. W mały element na ścianie. Patrzyłem w to miejsce i modliłem się w innych językach. Godzinę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, dziesiątą. Po latach Duch Święty mi powiedział, przypomniał mi to i powiedział tak: czy pamiętasz, jak uczyłem cię, jak się masz modlić? Czy pamiętasz, jak patrzyłeś w ten jeden punkt? Ja pamiętam, Panie Boże. On powiedział, to wtedy nauczyłeś się tego, jak w duchu skupiać się tylko i wyłącznie na mnie. Wszystko wokół cię rozprasza. Bóg przez cały czas jest w tobie i z tobą. Skłonny, aby cię prowadzić, aby ci doradzać, aby wskazywać kierunek, aby dawać słowa, aby mówić, co należy, a co będzie ci szkodzić. Ale wszystko wokół cię rozprasza. Ciało ulega temu rozproszeniu. Z twoim duchem nie ma żadnego problemu. Tak jak z Bogiem. Ale musisz uczyć się skupienia. Skupienia. Skup ciało. A duch będzie skupiony. Żaden problem. Skup ciało. Z duchem nie trzeba robić nic. To ciało zwraca uwagę na to, co jest wokół. To ciało. Mówiąc ciało, mówię również o psychice. Troska się, martwi. Myśli o pracy, o dzieciach, o mężu, o żonie. To nasza cielesność. Kiedy nauczysz się skupiać ją. Skupiać. Rozumiesz, czym jest skupienie? To jest rozproszenie. A to jest skupienie. Wtedy twój duch będzie wolny. A rozumiesz? Twoja komora to miejsce specjalizacji. To nie 5 minut rano, Panie Boże, wywyższam Cię, chwała Ci, Jezus. To miejsce specjalizacji. Idź do komory swojej, zamknij za sobą drzwi, zacznij patrzeć na gwóźdź w ścianie. Nie przejmuj się niczym, módl się w innych językach. Zacznij się w tym trenować. Zarwij noc, a rano idź do pracy, nie bój się, że coś się stanie. Zarwij noc. Zdecyduj o zarwaniu nocy. A rano idź do pracy. Do ciężkiej pracy. I będziesz bardzo zdziwiony, co się dzieje. Będziesz zdziwiony, że 8 godzin w nocy patrzyłeś w gwóźdź i modliłeś się innymi językami. I nie jesteś zmęczony. I nie jesteś zajechany. Ja się tego nauczyłem. Kiedy wyszedłem z więzienia, pierwszy rok zarwałem wszystkie noce. Wszystkie.
cały rok. I rano wstawałem do ciężkiej pracy. Jak mi dziś ktoś powie, że ma problem z modlitwą, to powiem do niego kłamieć. Nawróć się. Bo ja zerwałem 365 nocy w roku. I ciężko pracowałem. I musiałem być skupiony na pracy. Rozumiecie? A jak potrzebowałem wypocząć, po kilku miesiącach, to mówiłem tak. Zobacz, co się stało z moją wiarą. Położę się teraz na godzinę i ustanawiam, że będę wypoczęty jak po 8. I zawsze tak było. Amen. Tak zbudowałem swoją wiarę. Rzeczy są prostsze, niż nam się wydaje. Chrystus jest z tobą. Wyeliminuj bariery psychofizyczne. I nie bój się, że się świat zawali. Bo nieraz w życiu melanżowałeś. Po całych nocach rano szedłeś do pracy. I żyłeś. Na kasu ciężko pracowałeś i żyłeś. Teraz nie będziesz miał kaca. Po nocnej modlitwie nie będziesz miał kaca. Po nocnej modlitwie zaczniesz widzieć przez ściany. Będziesz patrzył na ludzi i będziesz prześwietlał jak rentgenem. Po jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, dziesiątej. Nie oszczędzaj się w modlitwie. Nie rozkminiaj się nad sobą. Jesteś w stanie dojść do takiego miejsca, w którym tylko jeden trudzik będziesz przełączał i w największym chaosie tego świata będziesz natychmiast w niebie. Jeden trudzik tylko, ale musisz do tego dojść. Więc ćwicz. Ja ćwiczyłem. Ja ćwiczyłem. I nie słuchaj dziwactw, które mówią o tym, że Duch Święty zawiesza ci palcem w głowie i coś się stanie. Duch Święty z tobą pójdzie na wojnę, Duch Święty z tobą pójdzie na siłownię, Duch Święty z tobą pójdzie do komory. On wszędzie pójdzie i zabierze tam ciebie. Rozumiesz? I będzie z tobą współpracował. I zrobi to samo z modlitwą. Będzie współpracował, ale zrób to. Zrób to. Daję ci prosty przykład. Rozumiecie? Prosty przykład. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie przyjęli dzisiaj to objawienie. Aby nie stanęło na przeszkodzie. Przez imię Jezus. Niech modlitwa stanie się dla ludzi oddechem. Ojcze, będziemy na to cisnąć, aż wpuści ostatni kamień zapory. Ojcze, będziemy na to cisnąć tutaj. Przez imię Jezus. Jesteś z nami. Mamy łaskę. Nie musimy w ogóle się zmieniać. Uwielbiamy Cię. Modlę się o to, niech umysł się wypełnił nowymi językami.
padło. Usta pełne ofiary.
ofiarą miłą Bogu, jest ofiarą ust Twoich, moich słów. Ale ten tłuszcz był wyrzucany, marnowany. Marnowany był. Mamy w sobie potęgę nieba. Używamy kilku procent. Marnujemy to. Za dużo marnujemy. Nie wiemy, co robić, a to trzeba przerobić. To jest obraz mówiący o tym, że dalej mamy przeć na życie modlitewne. Będziemy osiągać szczyty, jeśli będziemy rozwijać się w życiu modlitewnym. Osiągniemy szczyty. Ta ofiara jest zawsze przyjęta przez Boga. Ta ofiara jest zawsze honorowana przez Boga. Tylko jej nie wolno marnować. Ją trzeba zużyć. Zużyć tę ofiarę trzeba, rozumiecie? Zużyć. Jak powiesz tak, ja się modlę. Ja powiem do ciebie gdzieś tak, za mało się modlisz. Obojętnie ile się modlisz, za mało. Za mało się modlicie. Za mało. Macie usta pełne tłuszczu. Ale jest on marnowany. Za mało się modlicie, kościele. Trzeba się przed tym ugiąć. Bo osiągniemy szczyty. Osiągniemy szczyty. Bóg nas powołał do tego kraju w tym czasie, abyśmy stali się wzorcem od A do Z. Modlitwa udrożni nam wszystko, co jest związane z tym powołaniem. Wszystko. Za mało się modlimy. A rozumiecie? Musimy więcej się modlić. Więcej. Ktoś powie, czemu nie powiesz o jakości modlitwy? Bo ja nie muszę mówić to o jakości modlitwy, bo usta wasze pełne tłuszczu. Tak jesteśmy jakościowo. Musimy to przerobić. Przerobić to. Jakości jest potąd. W modlitwie po prostu trzeba popłynąć. Popłynąć w modlitwie. Więcej się modlić. Jakość będzie się sama wydobywać. Więcej się modlić. Więcej. Nastawić swoje umysły na modlitwę. Nie na zastanawianie się nad tym, co będzie. Jak będzie. Wystarczy ze swojej głowy powyrzucać rzeczy pod tytułem jak będzie, co będzie. I będziesz się w tych miejscach modlił. Rozumiesz? I zaczniesz wykonywać wtedy potężną pracę. W miejscu troski modlitwa. W miejscu zastanawiania się modlitwa. W miejscu rozważania dziwnych rzeczy modlitwa. A rozumiesz? W miejscu myślenia, czy coś się uda, modlitwa. Gdyby moją głowę ktoś był w stanie prześwietlić, to ona wielokrotnie wygląda jak głowa psychicznie chorego człowieka. Tam są takie dziury, puste przestrzenie. I ja się tam modlę w tych dziurach. Ja się nie zastanawiam nad jutrzejszym dniem. Jest taka dziura jutrzejszy dzień.
jutrzejszy poniedziałek, 2 sierpnia, jest taka dziura w mojej głowie. Ta dziura jest niezagospodarowana. Nie myślę o jutrzejszym dniu. Modlę się. Modlę się w tej dziurze. Siedzę tam skulony i się modlę. I widzę, co się stanie. Jutrzejszy dzień będzie lepszy niż dzisiejszy. Jutro wywinę taki numer. Ja go jeszcze piekło nie widziałem. Jutro. A rozumiecie, o czym ja mówię? Ale gdybym ja się martwił o jutrzejszy dzień, ja bym myślał o jutrzejszym dniu, to ja bym się nie modlił. Nie mógłbym robić 2 rzeczy naraz. Nie można martwić się i modlić się jednocześnie. Nie można troskać się i modlić się jednocześnie. To jest niemożliwe. Nie można tworzyć 30 alternatyw pewnego zjawiska i modlić się jednocześnie. To jest niemożliwe. Nasz mózg tego nie zrobi. On nie da rady. Więc za mało się modlimy. Musimy się więcej modlić. Zobaczycie, co się będzie działo. Jak jesteś za szeroki, to cię to zawęży. Jak jesteś za wąski, to cię to poszerzy. Za mały podrośniesz, za duży zmniejszysz. Modlitwa cię to załatwi. Modlitwa. 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 To jest bardzo ważne, co mówię. Musimy cisnąć w temacie modlitwy. Cały czas jeszcze. Otwierają się coraz szersze przestrzenie, bardziej precyzyjne. Nowy sezon doprecyzujemy. Doprowadzimy do tego, że ten zespół będzie funkcjonował jak szwajcarski zegarek. Jak szwajcarski zegarek będzie tak funkcjonował. Rozumiecie? Na każdym poziomie. Ale przez modlitwę to zrobimy. Będziemy coraz mądrzejsi, coraz większe, lepsze koncepcje będziemy mieli, będziemy coraz lepiej widzieć, planować, działać, ale przez modlitwę. Więc powiedz dziś do Boga tak. Boże, za mało się modlę do tej pory. Będę się od Ciebie modlił więcej. Nie brakuje mi tłuszczu w moich ustach. Mam go pełno. Jestem pełen Twojej mocy. Pełen Twojej prawdy. Pełen wiary. Pomóż mi, Duchu Święty, abym się więcej modlił. Powiedz do Niego. Więc pomóż mi, Duchu Święty, abym się więcej modlił. Ucz mnie, jak się skupiać. Halleluja. Ojcze, Ty słyszysz wiarę ludzi. Słyszysz też moją wiarę, Ojcze. Chcę się więcej modlić, Ojcze. Chcę się jeszcze lepiej skupić.
korzystasz z tego, co jest wokół Ciebie. To oznacza, że w tym jesteś. Jesteś w Duchu Świętym. Duch Święty będzie miał w tym swoim udziale. To Twoja